Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. Kliknąłem sobie od razu, boże, nowy stage i znów sobie gramy Judaskiem. Bo ja tym Judasem naprawdę, no, chciałbym coś ugrać. No ale że Judas ma początkowy, taki dosyć ciężki start pod tym względem, no to niestety no idzie tak oporowo, ale myślę, że w końcu nam się uda, przynajmniej no mam nadzieję, mam taką nadzieję, że się uda. Niestety trafił nam się pierwszy Burning Basement, to biorę, Burning Basement, który jest dosyć, co ja mam mówić, ciężki, dużo pająków, dużo innego tałataństwa, dużo much, dużo muszek, no i pająków. Dobrze, to nie selar przynajmniej. Kurwa! Again! Ale zauważyliście, że początkowe fazy tej gry, no jak zaczynaliśmy w ogóle serię, to naprawdę no szło rewelacja. Po prostu cały czas przechodziliśmy, a teraz to jest dramat. No już od kilku odcinków nie przeszedłem żadnego podejścia. Nie wiem czemu tak się dzieje. Czy ja wypadłem już z obiegu? No, raczej nie mam przesyłu do tej gry. Naprawdę mi się dobrze w Isaaca gra. I no mam co w nim robić. Naprawdę jest po prostu mega. O Jezu. Poziębienie jest słabe. Oj. Common Cold. Lipa. Tu mamy coś? Serce. I na to serce z chęcią bym zarobił. There's option, srebrne, też nie jest głupie. Dobra, ale pierwsze bierzemy oczywiście niebieskie serduszko. Oj, coś cicho tutaj się dzieje. Więc zobaczcie, jacy nam się przeciwnicy na pierwszym stage'u w ogóle trafiają. To się w pale nie mieści. To są już moby naprawdę dosyć mocne. Ja wiem, że no my też już troszeczkę więcej gramy i tak dalej. Powinniśmy już potrafić, że tak powiem, na nich grać. Ale no, ja osoba, która no jest lamistyczna strasznie. No, ma problemy z tymi życiami. U mnie z życiem jest... w sumie z życiem nawet masz problemy, Shiro. W realnym życiu, jakby nie patrzeć. Zresztą life'em. No chodź, muszko, chodź. No i pyk się spaliła. Głupia do sera. Dobra, ale powiem wam osobiście, że ten start nawet nie jest taki zły. Co prawda pierwszy przedmiot Serafin Roomu nie jest jakiś super ambitny. Ale też nie jest tragiczny. Mam już 2 serduszka. I teraz wam mówię, że wy musicie mi wybaczyć to, że ja nagrywam odcinki, że tak powiem, z wyprzedzeniem. Ale no, ja muszę tak robić. Bo po prostu dzięki temu, że ja nagrywam z wyprzedzeniem, ja się z tej gry nie wybijam. Nie wybijam się z rytmu, ja potrzebuję kilka godzin na rozegranie. I właśnie chyba dzięki temu mi się to potem po prostu jakoś lepiej udaje rozegrać. Bomba i klucz, no świetnie. Nie będę czuł straty przynajmniej. No dobra, no nie jest też źle. Tylko muszę znaleźć klucz. Oby tylko tego nie stracić głupio. To jest mój jeden warunek. To ma range. Jaki to ma range? Dobra, ciałko, teraz ty. Twoja kolej. Range up. No, wilku mowa. To chyba właśnie przez te moby. Tu wylatuje jeden. No właśnie trzeba też pamiętać, jak te moby działają wszystkie. To nie 2. Dobra. No i fajnie. Zobacz, to jest taki rosną, dwie maleją. No jestem skłonny zaryzykować. Tylko które? Damage rośnie. Ej. Range nam strasznie spadł. To dwukrotnie. 4 wzrosły. No to nie jest źle. To jakoś nawet nie są super małe te strzały. Tam jest jeszcze jedno pomieszczenie zostało, oczywiście się po nie wrócę. Była skrzynia. Ale nie mam niestety bomby. Nie mamy bombiszka. Ej, przepraszam bardzo. Aj, nie! To range tam spadł i kontenerek tam zabrało dziadostwo. Niedobrze. Ej, ale range to naprawdę poważnie spadł. No chodź. Drugi kiciuś też tu. O, pupcia. Elo ziomero. Idę stąd. Chociaż może jednak zaryzykuję na tą skrzynkę tutaj. A co mi to? Zaryzykowałem Gapiego, a to nie zaryzykuję. To jest najlepsze, mi się nie udało. Stary, wybaczcie za poprzedni odcinek, ale... No... 50% to jest tak lub nie, prawda? Albo się uda, albo się nie uda. No myślałem, że zdobędę to tylko item, jakby nie patrzeć, no bo mieliśmy tam 1,5 serca z tego co pamiętam. A odnowilibyśmy się pewnie z jednym serduszkiem. Dlatego stwierdziłem, że no zaryzykuję. Nie udało się, przykro mi bardzo. Czasem i takie odcinki muszą być jak tamte. Jest bomba, wolałbym klucz. Z klucza się teraz nigdzie nie dostanę. No weź. Wziął. No nie chcę bomby, chcę klucz, przyjaciel. Daj. Daj, mam chorą córkę. Wiesz, jak to w ogóle orbituje ta mucha. No kluczyk, proszę. Potrzebuję klucza. Jeszcze slow. Won dziady. I... Stopowałem ci. Czy tam było serduszko gdzieś? Ej, faktycznie było. Nie wiem, jaki... Nie zauważyłem tego serca. W ogóle zauważcie, jaka to jest dysproporcja. Dysproporcja tego, że w jednej chwili mamy 4 szare serca, znaczy niebieskie. Mega dysproporcyjne. O! Czemu to się tak rozpaliło? Ej, kolega. Pół serca psu w dupę. O, te są bardzo fajne do bawienia się w takich pomieszczeniach. Te pomieszczenia są cudowne. Jest kluczyk. Jest też room. Dobry. Daję wróżbę, trinkiet, serce duszy lub kartę tarota. Karta tarota pewnie będzie. Serce duszy. Hej. Dobra, to mamy naładowane. Na razie nie muszę tego ładować. Pochodźmy sobie trochę. Dobra. No i takie na przykład pokoje no naprawdę są durne. To jest już drugi pokój taki mój. Jest naprawdę niesprawiedliwy ten pokój. Mam płynące łzy, nieśmiertelność range takim przez ileś tam sekund, okej. Są niesprawiedliwe te pokoje. Dobra, The Chariot. The Chariot nam pozwoli, moi drodzy, wejść do... To i dałoby się wejść? Nie dałoby się wejść. Nie, dałoby się wejść. Tu by się chyba dało wejść do Secret Roomu, prawda? Nie, nie dałoby się wejść. Niestety. Ale to pewnie by się dało. No właśnie. Także myślał. A tobie to ja to w ogóle zabiorę. Bombę oddam. Będziemy mieć teraz Devil Room. Będziemy mieć Devil Room. Kurde. Panikowałem. Nie. Chodź tu. Backup. Invested. Nie no, bo to nam zabierze. To nam bierze. No. No i nie straciliśmy nic. Ej, dobra, no to bombę tylko, to nie jest źle. Czarne serce, kiedy twoje zdrowie spłynie do innego serca, rań wszystkich wrogów w pokoju. Czarne serce i efekt nekronomikonu zadają podwójne obrażenia. Spoko. 0,5 obrażeń za każdego zabitego przeciwnika w tym pokoju. Maksymalnie plus 5 obrażeń w 50 zabiciach. No... Za 2 serca... Ej, wiecie co? To nie jest jakiś ambitny przedmiot. Zagubiona kartka i żadna krew to nie są przedmioty chyba, które chcę wziąć. No i tu właśnie byłby zaraz problem. Już wiemy, że nie musimy się nawet jakoś martwić super o tym Devil Room, bo nie jest dla nas potrzebny. Mamy 100% szansy. I oczekuję chyba tego, że dostaniemy następnym razem Angel Room. Chyba to jest lepsze. Dobra, The High Priest. Nawet musiałem Boko Berial dokładać sobie. Czy dokładać? Puszczać. To jest fajne. No i Devil Room oczywiście sobie opuszczamy. Przechodzimy dalej. Ej, nie dostaliśmy szansy na Angel Room. To jest. Nie wiem co jest, ej. To było dziwne. Taki. Jednego już nie ma, drugiego już nie ma, trzeciego już też nie ma. Bo nie, muchy dziwne. Złe muchy. Niedobre muchy. Tam to mucha wywali, wiedziałem. To była bomba. Bomba w samolocie. Im. Pyk. Naprawdę? Większa szansa na pokój anioła, większa szansa na znalezienie Biblii. No wezmę. Czemu nie? Za klucz to i ocet słodki. Dobra. Ej, no nawet idzie. Nawet ten damage nie jest taki zły. Tylko klucz. Klucz, znów klucz. Potrzebujemy kluczy. Jezu, naprawdę? Po takim czasie... Dziękuję. Po takim czasie... To jest po prostu... dziwne. Mega dziwne. O, to może być problem. No właśnie. Ale o dziwo się udało bez obrażenia. Haha, Shiro się robi lepszy. Nie no, rozgrywam się już powoli. Naprawdę się rozgrywam powoli. Też tutaj mogłem bardzo łatwo dostać obrażenie. I nawet to byłoby chyba obrażenie za 1 punkt. Za 1 serce. No i ty, panie, a co pan jest taki szybki? No i drugi klucz, świetnie. Wejdziemy do sklepu. Weźcie monet, spoko. Już nie mam 16 monet. Wykrone oko. Wczoraj łzą co 1,3 sekundy, gdy wróg jest w pobliżu, dodaje 3,5 obrażenia na łzę, dodaje 30 obrażeń kontaktowych. Nie jest to zły przedmiot, ale no, liczę na coś lepszego. Pękaty sojusznik. Kiedy otrzymuje obrażenia, odpycha, unieruchamia lub zatopia przeciwników. Prawda łzy. Biorę. Biorę, bo może to być dla mnie naprawdę mega przydatne. Full health. O właśnie, w takich pokojach to jest mega przydatne. Po prostu coś pięknego w takich pokoikach. Czarne kupy. Zajebło. Co dawały czarne kupy, bo już nie pamiętam. A, oszołomienie, okej. Oszołomienie. Ej, fajne te przedmioty. Fajne te przedmioty. I teraz nie wiem, czy mi się opłaca w ogóle do sklepu wchodzić. Na razie nie wchodzę. Myślę, że na razie, jeżeli chodzi o moje serca, nie jest źle, nie ma tragedii. Kasy jeszcze nie mamy na tyle, żeby... Czy mieliśmy na tyle, ale już nie mamy na tyle, żeby się bawić. Trinkiet. Koralik krzyżnicowy, większa szansa na pokój anioła. Powstaje więcej czerwonych serc, to mnie interesuje. Latający przeciwnicy stają się przyjaźni. Więcej niż przeciwników, większa szansa na pokoje wyzwań z bossami. Zwiększony odrzut. Myślę, że nie. Myślę, że Angel Room nie jest zły jako przedmiot. Znaczy jako trik. Kurwa, nie zauważyłeś, Ciro. No proszę cię, no ty czasem po prostu... Ja nie wiem, ty jesteś ślepy. Ty jesteś, Ciro, po prostu ślepy. A nie nosisz okularów. A nie nosisz okularów. Nie wiem, co się dzieje ze mną. Dobra, nie sraj, nie sraj. Ło, takie biegunki to ja się nie spodziewałem. No właśnie, to jest minus, jeżeli chodzi o samonaprowadzające strzały. Czasem chcesz dobić bossa, ale ci w co innego, nie? Jest mega twardy. Angel Room, Devil Room, nic nie ma. Jest Mother. 4 piguły, nieznana piguła. Pinch down. To nie jest akurat dobre. Tearstone to też nie jest dobre. O Jezu. Infested. Nie no, żałosne przedmioty. Kurde, jak nam obniżyły DPS-y. Ojajajajaj. Ajajajajaj. Nie może być dobrze, nie może być dobrze. Nie może być jakiegoś fajnego rana, naprawdę, który dosyć mocno im pomoże. Nie może być. No dużo, naprawdę straciliśmy mega dużo. Teraz wolny jak cholera. Po tej stronie może być secret. Tutaj też może być secret. Ale jednak nie ma sekretu. I teraz pytanie, wchodzimy do sklepu, czy nie wchodzimy? Myślę, że nie opłaca się wchodzić do sklepu. Nie teraz. Po lewej może być. Góra, prawo też może być. Dobra, nie wiem. Nie biorę, bo nie wiem. Kurde, no zły jest na te pigułki. Złe są te pigułki. Kurwa, naprawdę? No już myślałem, że wszystkie złe, które mieliśmy, to już wystąpiły. No jaja. No po prostu jaja. Mozi kolcu też nie jest głupi przedmiot. No ale wolę jednak Faith Up. Wolę jednak Faith Up pod względem tego, że potrafię zlamić. A nie mam w ogóle czerwonych kontenerków, więc tym bardziej chcę mieć Faith Up. Ten range down to jest masakra. Naprawdę z tym przedmiotem to jest masakra. Ale to pięknie wleciało. Oj, 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 oj. Elegancko. Jedno serce duszy, 20 szans na zignorowanie obrażeń. Prędkość strzałów. I to z panną skoczy. 20% szans na zignorowanie obrażeń. To jest sporo. 0,3 tirsapa. W sumie wiecie, co mnie przekonało do tego? Ten kontener. Ten kontener mnie przekonał do tego. Dobra. Wyszło. W miarę. Mamy czerwone serca. Ojojoj. Dobra, idziemy może w stronę zachodu. Co wy myślicie o tym? A w sobie pójdziemy na końcu. Arcade. Arcade. Miałem kasiuty. Serio? Taki pokój dziwny? Ale jajca. Za zachód mam już zaliczony, nie? Jakiś profit. Jakiś profit. Ej, ale właśnie, takie pytanie, czy trinket, który nam daje niewrażliwość na kolce i na mazie, czy on również, to jestem ciekaw w sumie, czy on również daje nam niewrażliwość na Sacrifice Roomy. To jest mega, mega ciekawe do sprawdzenia. I nawet może zaraz to zrobię, tylko już po bosie. Jakbym to zrobić, to po bosie zrobię. A jaki chamski mop. No już myślałem, byłem już przekonany, że dostanę. Dobra, no, umrzyj. Tobie. No i ten ładnie umarł, no i świetnie. Ty umarłeś, ty umarłeś. Gdy wcale zły nie jesteś tam na to, że umarłeś. Naprawdę. Snacks, naprawdę. Liczyłem na to, że to jest już będą same naprawdę dobre pigułki, ale widzę, że pomarzyć dobra rzecz. Pomarzyć dobra rzecz. To są Cavesy dwójka, no idziemy no. Istingula, Caligula. To jest akurat nieciekawe połączenie przedmiotów na tego bossa, bo nie celujemy my, tylko celuje nam automatycznie na to, co leci najbliżej. Fajne, że celuje nam to w te robaczki, ale można się oszukać. Jest Angel Room. Niż Isaaca, upuszczę sobie pigułkę, 0 przy szybkości. Pigułka mnie. X-Lax, naprawdę. Angel Room. Wszelkie trzymane obrażenia są redukowane do połowy serca. Fajne trzymanie spacji do wyczerpania ładunków dla dać nieśmiertelność. Słupy światła trafią wrogów, którzy wejdą z sobą w kontakt. Ciekawe. Krzyczące na znalezienie serc dusz. Serafin. I Serafin daje nam w razie czego upgrade. Jere. Jeszcze się wracamy. Jeszcze się wracamy. 11 monet, naprawdę chyba się nie opłaca mi iść teraz do sklepu. Nawet nie wejdę w sumie do tego sklepu, przecież jego nie masz kluczy. Naprawdę jest łatwym mobem. Wystarczy stać obok i jest git. O, już Shiro wejdziesz teraz do sklepu. Pierata! Dobra, czas na test. I wejdę nawet do sklepu, nie ma problemu. Zobaczymy, czy daje nam to możliwość wejścia do Sacrifice Roomu bez otrzymania obrażeń. Wątpię, ale... A jednak... O, jak ładnie się to stało. Infested... Naprawdę. A jednak nie. Jednak nie daje. No to jest dziwne. To jest mega dziwne. Czemu nam na początku nie dało obrażeń, a teraz nam dało. To jest dziwne, naprawdę to jest dziwne, co się stało. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No ale cóż. Może być secret. No właśnie. Nie wiadomo jaka karta. Jedna bomba za to. No dobra. Secret Roomu. Ponowieszenie osłania całą mapę. To biorę. Ale nie pokazał Super Secret Roomu, ej. To mi się nie podoba. Możemy Faith Up. Idziemy da. Skąd się tu wziął? Oni znana piguła, co tym razem? One makes you smile. Świetnie. Mega zaczepiście. Plus jeden szczęścia. Żadnych fajnych przedmiotów. No daj. Naprawdę nie wiem, jak to rozegrać dalej. Znów nie mamy żadnych takich epickich przedmiotów. One są dobre, ale nie są epickie. Właściwie 7% na Angel Room. Oj, to było niebezpieczne. To było bardzo niebezpieczne, bym powiedział nawet. No kurde, naprawdę? Łys. Rozzyskaliśmy przynajmniej. Chory, chory pokój. Dobra. Ile kluczy? Ops. Nawet nie straciłem życia. Teraz jak już naprawdę nie potrzebujemy tych kluczy aż tyle, to gra nam tych kluczy daje od cholery. No i jak ja mam tu podejść? Jak ja mam tu podejść? Jak? No tak, na przykład. No. Tyk. Nie ma was. Czerwone serce, leczy 5 serc, bomby zostawiają czerwoną maść. Jeśli nie masz bomb, możesz się kogoś z pomocą połowy serca. No dobra, jak się piapnie. Teraz nawet jak Devil Room nam wskoczy, to się nic nie stanie. Ale nie liczę na to. Nie liczę na to, bo mamy bardzo małe szanse na tego Devil Rooma. No ale cóż. Demon zostawiam sobie na Sacrifice Room. To jest challenge, no to jedną skrzynkę na razie, a może? Nie wiem, czy to było opłacalne. A? No kurw! Dobra, jeden nie żyje. Ten range, co nam spadł, to jest po prostu teraz dramat z tym. Ojejku. Dobra. U serca straciliśmy hapu. Teleportuję się na start piętra. Serio grid? Kurwa no. Zrespić mi na mordzie moby to po prostu jest szczyt. Ja mam tak niski range. To jest kurwa dramat. To jest dramat. Nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Pikowe mają 33% szans na zmianę w sakiewkę. Tworzy sakiewkę. Fajny przedmiot. Robo Spider. Spider Baby. Widzisz obrażenia twoich łez oraz paski zdrowia przeciwników. Nakłada losowy efekt przy kontakcie z wrogiem. Losowo puszcza baterię. Też fajne. Kurde. Wszystko jest fajne. Nieznana piguła, którą jestem nawet w stanie kupić, bo już naprawdę, no, tylko chyba w tej chwili One Makes You Larger nam został. Tak mi się wydaje. No range to my mamy fatalny. Range to naprawdę mam fatalny. Ja nie pamiętam, kiedy miałem taki słaby range. O, bo nie wiecie, jak ja się teraz spociłem. To jest jedynka. Tam jeszcze jakiś klucz był. Dobra. Zobaczymy, co nam wyleci jeszcze. Mam nadzieję, że jakaś kasa wypadnie, bo w sumie 15 jakbyśmy uzbierali, to nawet stać by nas było na ten przedmiot lepszy. No i nie wiem, jak tam się dostanę. No. Kurwa. No kupa mi spierdziela. To nogawką. Dobra, umarło. Przy zasięgu. Jak to działa? Ej, to nie jest głupie. Ten przedmiot nie jest głupi. Pierwszy trinket, który ma jakikolwiek sens dla mnie w tej chwili. Kurwa, no nie dało się tego uniknąć. Dobra, wybuchło. Znaczy dało się uniknąć, ale... Dramat. Własna głupota. Własna głupota. Jedną bombę. Nawet sobie zbytnio nie pogrucham tym. Ej, nawet mi to wyszło. Nawet mi to wyszło. Pierwszy raz mi coś wyszło. Tu nie może być sekretu. Tu został jeszcze głupiec. Ale defula to ja sobie użyję za chwilę. Ej, naprawdę ten trinket nie jest głupi. Tylko będę musiał go... chyba zmienić przy walce z bossem. No jednak mamy tam większą szansę na... pokój anioła. Oj, dziękuję. Naprawdę gra mnie zaczęła rozpieszczać. Czuję lekki niesmak. Czuję lekki niesmak. Kurwa, no bez jajec. No. No i żeby skurcz w palcu złapał, jejku. Ale ból. Ale ból. Tej nie mamy pigułę. Mamy. Ej, kurde, no znamy tą pigułkę. Czemu nam mod nie pokaże tego? To jest głupie. To jest głupie. To jest jeszcze kupa do zebrania. O, fajne. Dobra, mamy dev. Mamy dev, tu zostawiliśmy właśnie ten Space Up. Na pewno mamy bardzo nikły ten range. Kurde, ten Spider Baby jest za 7. Dobra, to. Biorę to, biorę. Jestem skłonny nawet zaryzykować jeszcze to. No i jest git. 9, 10, no mielibyśmy tamto jeszcze. Wiecie co? Ja już żadnych pilsów nie biorę. Żadnych pilsów już nie biorę. Dosyć. O, widzimy teraz jakieś szpiki ładnie. No szkurwa, nienawidzę tego bossa. No, on napierdala tym brimstone'em jak pojebany. Zdechnij w końcu. Niestety nie mają tu Ruma. Pirsap jeszcze przy okazji. Niewielki, bo niewielki, no ale jest. Zastanawiam się teraz, czy by przypadkiem właśnie nie zmienić sobie tego trinketu. Kurczę, bo no, ten trinket nie jest zły. Akurat się mogłem dostać bez problemu tędy też do sklepu. Jak myślicie? Mega daje tego range-upa. No dobra, mam już w sumie nawet ten. Mam już w sumie nawet serduszka zwykłe, to już mogę się pobawić w ten sposób. 7. Okej, lecimy do przodu. Lecimy do przodu. Ej, ale to jest secret? W sekrecie chyba nie byłem, czy byłem? Nie, no używałem chyba sekretu. A, miałem jeszcze iść, no tak, miałem jeszcze iść do pokoju. Sacrifice Room. To oczywiście sobie pójdziemy. To jest ten The Fool? Tak, The Fool. Kubkę zostawił, ojej. Świetny pokój, kurde. Elegancki. Bomba. Dzięki, Gro. Dziękuję ci, Gro, za tak miły przedmiot. Ej, ale serio, wydawało mi się, że ja byłem w Secret Roomie. Nawet, no tak, miałem kartę, jakby nie patrzeć do Secret Roomu. Ale to dlaczego w takim razie? Dlaczego w takim razie? Nie jest otwarty żaden Secret Room. Czy on się zawalił? Tego nie jestem pewien. Nie ma sekretu i... A może będzie Andorę? Mam już trochę bomb, więc mogę zaryzykować. Nie ma. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd. Curse of the Lost. I mamy mapy. Może później. Kurwa, Arcade. Nie pytajcie, co robię. Próbuję przeżyć. Tu jestem bezpieczny chyba, tak. Mogę bardziej skupić. Dziękuję. Kurwa, no i po Devil Roomie. To za chore pomieszczenie. Kto to kurwa wymyśla? Kto wymyśla takie kurwa głupie pomieszczenia? To są naprawdę bardzo głupie pomieszczenia. To jest chyba Amphira. Zasięg maleje, świetnie. Dramat. Już ten damage tam tak dosyć, powiem wam szczerze, nie skaluje się w sposób, jaki powinien. nie skaluje się w sposób, jaki powinien. Czuć, że no tutaj te Depsy dwójka to już jest... To już jest, że tak powiem... No nie na nasze DPS-y. Curse of the Lost. No tak to jeszcze nie jest źle, ale... Okej. Okay. Dobra. O kurde, prawie dostałem. No szkurwa mać! Dobra. Kubki to już teraz plus. Pierdziele. Ja po prostu ugryzowało dostanę. No tak, już 12% na Devil Room, więc raczej go nie będzie. Zresztą no i tak jest teraz matka, prawda? Teleportuję cię do pokoju bossa, dziękuję. Rysuję sobie mapę w głowie, ale... Może być ciężko. Może być ciężko. Bo już się zgubiłem w swojej głowie. Ciro się zgubił we własnym myśle. Ja nie wiem, to powinien jakąś komedię nagrać. Naprawdę mam taką samą pamięć. Dramat. Dramat z moją pamięcią. Mówię, pamięć dobra, ale krótka. Pamięć dobra, ale krótka. W ogóle zauważcie, że nie pamiętam już kiedy nam się trafił, nie wiem, jakiś gapi, czy jakiś set nawet, nie? Ciężko w ogóle cokolwiek jakiś taki bonus setowy sobie uzbierać. Ololololol, uciekamy stąd. Belzeb, porobitująca mucha, trzyma się daleko. Dodaje 30 obrażeń kontaktowych. No dobra. Was to się nie boję. Z moim calming shotem to w ogóle jest fajnie. Do łombu? Ale ja nie chcę. Ja chciał do negatyw. Ja bym chciał do negatyw. Same słabe piguły. Dlaczego, gro? Co ja ci zrobiłem, że ty mi dajesz takie słabe przedmioty? Znaczy, takie słabe piguły ogólnie. Tu się uszlosą kartę lub runę. Niektóre karty otrzymują dodatkowe lub... zdwojone efekty. Aha, okej. Okay. Transplacje mogą być ładowane dwukrotnie. Fajne. Ale nie. Nieznana pigułka. Dodaję w każdym sklepie unikat, tylko tego unikatu już nie będzie. Ja mówiłem, że już nie ma innych kart, tak? Tych złych. Mhm. No. Nie ma już złych kart, Shiro. Nie ma. Definitywnie nie ma złych kart. Kurwa. Mać. Ja tu byłem. Byłem chyba już, nie? Byłem. I po prawej stronie teraz... O, to będzie dupa straszna. To nie tu. To tu po prawej stronie było. Jeszcze dalej. Jeszcze pogubiłem. O, no właśnie. I ta mucha nie jest zła. Patrzcie, zrobię fajne coś. Pyk, pyk. Ops, przepraszam. Info. Info. Już wyciszam telefonik, przepraszam za to. Podgłosiłem sobie telefon. Dzwonili do mnie z pracy i zapomniałem w sumie go wyciszyć. Tutaj mam szansę na Pretty Fly. No, Counter Penny. Nie! 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 Chciałem sobie przyspieszyć. Dziękuję za monetki, których tak mi zabierzesz. Nie, jestem już dzisiaj definitywnie zmęczony. Nie chcę monetek, przyjaciel. Daj mi Pretty Fly. Pretty Fly. I tak jestem słaby, mega. Albo nawet bateryjkę. Goldenki, dziękuję. Przedmiot, który był mi potrzebny na początku stage'a. Teraz już nie. Pretty Fly, przez katole. Dziękuję. Wiedziałem, że nie dostanę. A wiesz co? Idź ci w oko rokokoko. O, i to mi się bardziej podoba. Jest jeszcze jedna bomba. Kurde, wiedziałem. Pewnie dla byle gówna tu w ogóle przyjdę. O. Dobrze, dobrze. Ale ten pokój, powiem szczerze... Kurwa. Ten pokój jest już mega ciężki. W sumie nic z niego nie uzyskałem. Oprócz depresji. No ale naładowałem sobie przynajmniej Book burial. Też jakiś progres. Dobra, wchodzimy, jeżeli nic nie będzie, a nie wierzę, żeby coś było, bo właśnie tak jak powiedziałem, nic nie ma ciekawego. Karty. Bo chyba hierofant, no ale teleportuję się do sklepu, dziękuję. Co mi ten da ten Wheel of Fortune? Nic. Żeby go wysadzić. To Hermit. Czy do bossa już? Nie masz i tak środnej kasy. Do bossa. Ja was przepraszam teraz, ale ja się trochę, że tak powiem, wyciszę. Z tego powodu, że mi się lepiej wtedy gra. W sensie, może nie lepiej, ale... Tak sobie będę teraz, wiecie, gadał. Szybka ta matka. Nope. Ej, dobra, udało się. Negatyw. Jest git. Dobra, idziemy do Wombo. Wombo combo. Bez straty HP. Mamusia zrobiona. Dobra. Okej. Okay. Calculated wszystko. To była celowa robota, moi drodzy. To była celowa robota. O, jest serduszko. Wait, poop. Dobra. No i oczywiście nic nie wydropi. O, dobra, jedno coś wydropiło. No, ale wydropiło. No ale bez szału i rewelacji, naprawdę. Bez tego nam w sumie poszło lepiej. I... Uuu, dziękuję. Kubek staramy się nie rozwalać, jeżeli jakiekolwiek nawet tam będą. Kurwa, no nie widziałem tego, przysięgam. Nie widziałem tego. Patrz, ja mam samo naprowadzające, widziałeś? A ty nie masz. Zamknij oczka. Oczka zmruż. Się klucz, no nie, już teraz możemy szaleć. Dostawy efekt grzyba to pokój, to też lipa. No, ty, cwaniaczku. Tu chciał pokolić, cwaniak. Nie ze mną ten Mary, amigo. Oj, słaby pokój na was. Trochę mały. Troszkę mały ten pokoik. O Jezu. Ale naprawdę te DPS-y nasze co tak bez rewelacji. Totalnie bez rewelacji. Challenge room i idziemy. A? Istingula kolejna. Dobra. Ten przedmiot, który mieliśmy w poprzedniej rozgrywce, nie wiem czy pamiętacie, który tworzył nam muchy z ostrzału. To było coś pięknego tutaj. To było coś mega tutaj. Shit. No i już dupa. Z tego co zyskaliśmy to już nic nie ma. Lipa, tylko bomby zarobiliśmy. Zarobiliśmy w bombę. No Lipton. Czubi Czabi Ciba tu się oczywiście musiał znaleźć. Możemy do ustalenia śmierci za przeproszeniem porobić. Oż ty w tyłek węża nietoperza. Ej panie, a czemuś pan... Kurwa no bez jaj. Jak mi tam wjechał. Jak buzetków pokrzywy. Co za pokój. No i dupa, 1,5 serca, bez Devil Roomu. Już... Kubicza wyciwa, spierdzielej mi stąd. Weź umrzyj. Mógłbyś umrzeć? Mógłbyś na przykład umrzeć? Nie? Nie możesz umrzeć? Mogłem tu użyć Book of burial. Mogłem. Ale nie zrobiłem tego. Oj, no nie no, 1,5 serca to będzie Lipton. Ja się nawet wrócę po 0,5 serca, żeby no nie spierdzielić tego jak ostatnio, bo znów będzie odcinek pół godziny. Nie, już teraz nie. Już teraz nie będzie pół godziny, już teraz jest godzina. No ale przydałoby się w końcu coś wygrać, prawda? Kurwa, no przynajmniej to jest ten jeden. Szynka, dobra. Jezu, ile tego tu jest? Nie, a chociaż może i tak. Tak nam po 1 sercu by zabrało. Ale i tak nie można wierzyć. A wiedziałem, że to podpucha. Pierwszy raz naprawdę mi się udało z tym. No nie mówcie, że nawet tutaj na łąbie jesteście. No ja kupę zniszczyłem. No. No skąd? Co to było? Nie wiem. Nie wiem co to było. Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem co mnie trzasło po gębie. Wiem tylko tyle, że na pewno pójdę po serce. Tylko żeby się nie wpierdzielić. Znałem się też nad Pretty Pupy. No dobra, pójdę. Zrobię to już z wami. Pójdę, rozwalę te kubki. Bo tak to mam range porażka. Totalnie porażka ten range. No ale cóż. Czasem bywa. Nie chcę monetek już. Nie było Urf. No liczyłem na jakiś Eternal albo na przykład Niebieskie Serce. Nie wiem nawet czy może Eternal wydropić z tego. Dobra. Tape worm, przepraszam. Idziemy dalej. Na prawą ursy przejdziemy. Żeby jeszcze stracić więcej żyćku. To mnie zabiło, kurwa! Okej, nie wiem co mnie zabiło. Czy on pozostawił jakąś maść? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem co mnie zabiło. Nie mam pojęcia zielonego. Czy on znikł? Nie wiem. Ja sobie zaraz powtórkę obejrzę po prostu, bo aż nie wierzę w to. Nie mam pojęcia co mnie zabiło. Nie mam pojęcia, naprawdę nie wiem. Po prostu porażka. Ostatnimi czasy, no mamy minus 21 win streak. No to jest bez sensu. Idziemy kimś innym na pewno następnym razem. Może Azazel, pójdziemy, nie wiem, na górę. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Po prostu muszę odreagować jakąś inną postacią. Mam dość Judasa. No już dobrze mi się nie gra. W ogóle Edenem mam 8 tokenów. Może Edenem byśmy coś spróbowali. Ale to już, moi drodzy, w następnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra od Was Shiro. Widzimy się oczywiście w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.